Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam na imię Daria i zapraszam na swój kanał. No i w tym odcinku spróbuję odpowiedzieć na komentarze, które poprosiłam, abyście napisali pod postem. I co ciekawe, jak poproszę o napisanie tam, nie wiem, komentarza, pytania, czy rady, to brak chętnych. I jak nieproszone rady o włosach, szmince i jakimś tam jeszcze, to chętnych aż za dużo jest. No. Dobra, komentarze napisaliście takie pytanie, że masakra, nawet nie wiem, jak odpowiedzieć. Tak, co dalej? Czy jest możliwe, że Rosjanie i Ukraińcy pogodzą się? A dlaczego nie? Może nie w tym wieku. Nie, jakieś tam, może za 100, za 200 lat, a dlaczego nie? Wszystko jest możliwe. Ktoś z Was kiedyś zastanawiał się nad tym, myślał, że będzie wojna. Nie. Po II wojnie światowej, kiedy czytaliśmy, oglądaliśmy te wszystkie filmy, byliśmy naprawdę w szoku z tego, co się działo i nam się wydawało, że to tylko wariat zechce to wszystko powtórzyć, że to w XXI wieku to jest w ogóle niemożliwe. I co? I mamy. I mamy. Więc to, że się pogodzą, to wszystko jest możliwe. Albo na przykład ktoś tam napadnie do Rosji i muszą uciekać i będą uciekali na te wschodnie tereny, które no, teraz okupowane, a potem i na Ukrainę. A? Też nikt o tym nie wie. Ale wszystko jest możliwe, tak mi się wydaje. Jak ci się wydarzy, że po zakończeniu wojny na Ukrainie do Polski przyjadą chłopaki z wojny, do kobiet, które tu przyjechały, możliwe też? Niestety nie jestem jasnowidzem, nie jestem żadną wróżką. To zależy od tego, czy tym kobietom się tu podoba, czy nie. Bo znałam kobietę, która wróciła na Ukrainę, zeszła w ciążę, wróciła na Ukrainę do chłopaka, który też walczył, bo jej naprawdę w Polsce się bardzo nie podobało. No ona nie chciała to zostawać na zawsze. Więc to zależy od tego, czy no, ta osoba ma pracę, czy nie. Zależy od tego, jak skończy się wojna, czy w ogóle jak nie będzie tam pracy, musisz wybierać, czy będziesz tam siedział głodny, albo wyjechać, to może i wyjedziesz. To trudno stwierdzić, ja nie wiem, mogę powiedzieć tylko tyle, że na przykład nie zamierzam wracać na Ukrainę, tylko tak powiem, chłopaki przyjadą, chociaż może z miesiąc temu spotkaliśmy na przystanku jakiegoś żołnierza z Azow, było napisane. I tak trochę się zdenerwowałam, szczerze mówiąc, może ktoś dostanie jakieś tam, nie wiem, urlopy czy coś takiego. A czy może to być dla nas groźne, bo tutaj to może być bardzo trudna sytuacja, jakby nie popatrzeć, ani albo mordowali, albo otarli się o śmierć. Ich psychika będzie spaczona, podobnie jak kiedyś Amerykanów po Wietnamie. No, może być groźne, dlatego że dla takich osób życie w ogóle nic nie warte. To też trudno sobie wyobrazić. Może być tylko pod jakimś warunkiem. Niech przyjeżdżają, że najpierw leczenie psychologiczne, jakieś tam obowiązkowe wsparcie psychologiczne, aby taką osobę jak najbardziej zintegrować ze społeczeństwem, bo też, no, wiecie, że dziadki i dziadkowie też kiedyś niestety walczyli o wolność i jakoś się integrowali do życia. To takie pytanie, Boże.
gdzie, jak to sobie wymyślacie? Oczywiście ja jak kobieta w ogóle nad tym się nie zastanawiam, nad takim, czy może być, czy przyjadą, czy nie, czy będzie to groźne. No, wszystko może być, niestety. Tak, teraz sprawdzę, czy wszystko już nagrałam. Czy jest jakaś nadzieja na zmianę mentalności Rosjan, czy też ci ludzie już zawsze będą żyli w systemach totalitarnych? Oj, skomplikowane pytanie, mentalność Rosjan, czy będą zawsze... Mi się wydaje, że żadna osoba nie chce żyć w systemach totalitarnych, ale niektórzy po prostu nie mają żadnej możliwości na zmianę, niektórzy nie mają żadnego wyjścia i muszą jakoś się przystosowywać się do tych warunków, w których mieszkają, niestety. A mi się wydaje, jak się zmieni władza w Rosji, to wszystko się zmieni. Myślę, że tam też nie mieszkają ludzie zadowoleni, że żyją w biedzie, w korupcji, że mają naprawdę monarchię, że nie mają prawa wyboru. To trudno sobie wyobrazić, że są z tego zadowoleni, nawet jeżeli to Rosjanie. Może być ktoś ze mną się nie zgodzi, ale ludzie nie mają innego wyjścia. Ktoś może, kto ma taki zawód, na przykład jak mój mąż, on ma taki zawód, że może pracować gdzie chce i nie musi na nowo się uczyć, a przekształcać. A niektórzy nie mają. I nie mają możliwości, nie mają dodatkowych pieniędzy, aby to zmienić. Teraz w ogóle nie mają możliwości na wyjazd. Więc mentalność Rosjan się zmieni. Mentalność może się zmienić oczywiście, jak już o tym opowiadałam w poprzednich odcinkach. Najpierw musimy zadbać o potrzeby podstawowe, to znaczy bezpieczeństwo, wyżywienie, a dalej już takie jak rozwój, podziwiać tam przyrodę, architekturę i tak dalej. Najpierw, jak będzie załatwione wszystko, wszystkie rzeczy podstawowe, wtedy ludzie zaczynają się rozwijać w innym kierunku. Ale kiedy ciągle myślisz o tym, jak utrzymać rodzinę, gdzie znaleźć pieniądze na jedzenie, na artykuły szkolne, bo teraz Boże, spakować dziecko do szkoły, to masakra, jak niby dodatkowy urlop, zwłaszcza w naszych krajach postradzieckich, bo to, co słyszałam o Polsce, bo synek tylko dopiero w tym roku pójdzie do pierwszej klasy, bo u nas kupujesz tam tyle rzeczy, że naprawdę możesz gdzieś wyjechać na urlop. No może i ostatnie na dzisiaj. Według pani, jak i kiedy skończy się ta straszna wojna z Rosją? Wydaje mi się, że jeszcze długo będzie trwało, ponieważ mi się wydaje, że tej osobie przeciwnej zależy na tym, aby konflikt trwał jak najdłużej. Jak? W ogóle nie wiadomo. Trudno nawet sobie wyobrazić, jak. Jakoś się skończy. Nie wiem, kiedy. No, wojna na Donbasie trwa już ile? 10 lat, bo wyjechaliśmy z Doniecka w 2014 roku. 10 lat, wyobraźcie sobie już ile tam toczy się wojna, więc co najmniej jeszcze 5 lat, tak mi się wydaje. Niestety nie jestem wróżką, nie mogę tak sobie tak popatrzę. Za 5 lat koniec wojny, Ukraina tam wygra, będziemy wszyscy tam żyli. Ach, pięknie i szczęśliwie, więc nie wiem kiedy, jak to też trudno powiedzieć. Mi się bardzo chce, aby to było dzisiaj. W tej chwili to wszystko się skończyło. Wszyscy powiedzieli przepraszam.
już jest dość tego i jakoś tam się dogadali. Aby jak najszybciej, ale z tego co widzę, to nie dzisiaj, nie teraz i mi się wydaje nie do końca roku. I mi się wydaje, że wystarczy. Moim zdaniem już za dużo powiedziałam. Będzie, tak mi się wydaje, dużo hejtu dzisiaj dostanę po tych wszystkich odpowiedziach. Niestety, ale co? No mam takie zdanie, co mogę z tym zrobić. Piszcie własne w komentarzach. Będziemy dyskutować i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!